Dzień dobry. Cześć. Witam. Cześć Mariusz. Cześć. Zobaczymy, czy dzisiaj kaz nasz będzie oglądał. Za chwilę zaczynamy. Musimy chwileczkę poczekać. Wszyscy zdążyli się pologować. Dajemy 20-30 sekund. Standardowo, tak jak zawsze. I będziemy zaczynali. Dobra, zapraszam na miejsce. Dzisiaj odmiennie my, a nie Jacek. Tak. No to chodźmy. Dzisiaj na czarno, na biało. Nie ma. Pod kolor swój. To jest. Tak. Wszystko masz. Wszystko mam. Nie masz tego. To co, powoli będziemy zaczynać. Wszyscy się już pewnie, co mieli zalogować, zalogowali. Paulina zdążyła linki wysłać. Dobrze nas słychać? Standardowe pytanie. Nie widzimy komentarzy. No to oficjalnie. Wszystkich witamy, wszystkich. Nazywam się Marek Jabłoński, jestem z działu technicznego WIM. Dzisiaj razem z Tomkiem Nowackim. Witam serdecznie. Z działu technicznego również WIM i Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy poprowadzimy pokaz dwóch naszych wyrobów fug cementowych. Za kamerą dzisiaj stoi kolega Michał Jotko, który będzie przez całe nasze spotkanie operował, jak również jeśli będą jakieś komentarze, to będzie nam tutaj podpowiadał, czytał. Tak więc, jeszcze raz chcielibyśmy bardzo podziękować wszystkim członkom Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy oraz grupie Prace Wykończeniowe za liczne nasze wspieranie. Jeśli będziecie mieli jakieś pytania, zapraszamy do komentowania. Postaramy się na bieżąco odpowiadać, a jeśli czas później pozwoli, albo będą bardziej zawiłe pytania, to będziemy odpowiadać później w komentarzach po naszej już prezentacji na żywo. Także dzisiaj chcemy Wam zaprezentować dwa nasze produkty. To jest fuga cementowa. Obie fugi są fugami cementowymi. No i tam chwileczkę chcemy Wam opowiedzieć, czym one się od siebie różnią, jak wyglądają i jakie mają mniej więcej parametry. I dzisiaj, tak jak widać, biało i czarno, czyli czarne opakowanie to jest nasz nowy produkt. Fuga o nazwie Nowa Mat. Tak wygląda jej opakowanie. Fuga występuje w 33 kolorach. Ma właściwości, specjalne właściwości fugi matowej. Dostosowania we wszystkich miejscach, gdzie stosujemy fugi cementowe. Fuga też jest fugą elastyczną. Nasz dotychczasowy produkt, to już wielu z Was zna, to jest WIM fuga off-white, również fuga cementowa, która nadaje się w podobne miejsca, czyli wszelkiego rodzaju łazienki, kuchnie, baseny, balkony, na zewnątrz, wewnątrz pomieszczeń. No i żeby nie przedłużać, będziemy starali się dzisiaj właśnie zaprezentować te fugi, rozrobić jedną i drugą. Jedną będę robił ja, drugą będzie rozrabiał Tomek. Jedną i drugą fugę umyjemy i przy tej okazji opowiemy o parametrach. Żeby nie przedłużać, zaczniemy, bo są przerwy technologiczne, na dojrzewanie, przed pierwszym myciem po aplikacji. Także w trakcie będziemy opowiadać o tych wyrobach. Ważna rzecz, jak wykonujemy, zanim zmieszamy fugę z opakowania z wodą, zwłaszcza jeśli macie zamiar dzielić tą fugę na mniejsze porcje, ważne jest, żeby tą fugę wymieszać przed połączeniem z wodą. Tym bardziej mówię, że jeśli macie zamiar wymieszać, czyli odciąć, rozrabiać mniejszej ilości,
Fuga poprzez swoją drogę do Was na budowę czasami może sedymentować i wtedy nierówno mogą się rozkładać Wam barwniki. Lżejsze cząstki wypadają wyżej, lżejsze niżej. No i będziemy mieszać fugę jak wszystkie wyroby cementowe. Najpierw wlewamy wodę i tutaj pierwsza taka uwaga. Ja mam wody 0,4 litra na 2 kg, czyli to jest 20% wody. 20% wody do fugi off-white. Tu różnica jest, Tomek? Tak, jest różnica tutaj minimalnie 0,48 do 0,54. Ja mam tutaj tak pośrednio wlane pół litra. Czyli ja miałem 0,4, Tomek ma pół litra. Wcelujemy w środek przedziału wodnego. Więc do fugi nowej dajemy troszeczkę więcej wody niż do fugi off-white. Zwróćcie uwagę też, żeby raczej starać się te fugi odmierzać tą wodę. Zresztą zaraz Wam pokażemy. Po pierwszym kontakcie spoiny z wodą następują pierwsze reakcje i czasami, jeśli ktoś robi na oko, może być troszeczkę, że tak powiem, wprowadzony w błąd. Jeśli chodzi o konsystencję spoiny. Czyli mamy fugę wsypaną i przystąpimy do ręcznego mieszania. Jedna i druga fuga nadaje się do ręcznego mieszania. Oczywiście można mieszać mechanicznie, małą wkrętarką, ale nie stanowi to żadnej różnicy. No i mieszamy. W pierwszym momencie fuga poprzez swoje środki hydrofobowe dość trudno się miesza. Jedna i druga tak samo. Ten pierwszy kontakt z wodą to jest intensywne mieszanie, żeby jak się mówi, fuga złapała. No i tutaj w ten sposób pomogę, może kontakt. Już mam fugę tutaj, Michał może pokazać, moja fuga już jest mniej więcej złapana, Tomek. Moja praktycznie też. Aczkolwiek jeszcze warto tutaj popracować nad grudkami, żeby tych grudek nie było, żeby ich ujednolicić. Ale tak i tak musimy je zostawić na około 4-5 minut. I tutaj też musicie zwrócić uwagę, że zobaczcie w tej chwili jest... Konsystencja jest dość gęsta. Wyglądałoby, że należy by dodać jeszcze tutaj troszeczkę wody, ale zostawiamy na te 4-5 minut do ponownego przerobienia. Zobaczycie różnicę tak. Po tym czasie dojrzewania. Każda z nich troszeczkę zmieni swoją konsystencję. Zobaczymy, która w którą stronę. Ja założę sobie rękawiczki. Przy przygotowaniu, przegrywaniu będzie mi po prostu wygodniej. Nie pobrudzę się. Ważne takie cechy. Fuga off-white, którą już znacie, jest to fuga od 1 do 20 mm, fuga ceramiczna również od 1 do 20 mm, fuga off-white mówimy, że to jest fuga szybkosprawna, o przyspieszonym, o skróconym czasie wiązania. Fuga Novamat jest fugą o normalnym czasie wiązania. Tutaj różnice w czasach, jeśli chodzi o pierwsze mieszanie, są takie same, ale już pierwsze różnice w czasie będą podczas rozpoczęcia mycia. To zresztą będziemy tutaj opowiadali. Jeśli chodzi o czas gotowości pracy fugi, no to fuga off-white jako fuga szybka to jest maksymalnie 40 minut. Pamiętajcie też, że jak mówimy o tych czasach, to pamiętajcie, że te czasy się zmieniają w zależności od warunków, w jakich pracujecie. To, co jest napisane na opakowaniu produktu, to jest produkt, który to jest wszystko wyliczone dla 20 stopni Celsjusza i wilgotności 50%. Rzadko kiedy zdarza się, że takie warunki występują u Was na budowie. Bardzo często bywa tak, że latem jest trochę cieplej, jest 20 kilka stopni. Tak jest. I ta wilgotność też jest inna z powodu prac, które tam się odbywają, świeżości tych wszystkich murów i tak dalej. Tak, i latem będziecie troszeczkę te czasy mieli krótsze. Zimą z kolei, kiedy mamy 17-15 stopni w pomieszczeniu takim niedogrzanym, a właśnie o podwyższonej wilgotności, okazuje się, że wtedy tego czasu mamy troszeczkę dłużej. Więc tutaj maksymalnie 40 minut możemy pracować. Przy fudze nowej możemy śmiało godzinkę. Do godziny spokojnie możemy sobie ten czas wydłużyć. Także to są takie tutaj różnice. Jedna i druga fuga jest plamoodporna. Mają bardzo dobre właściwości, jeśli chodzi o nieplamienie. Obie fugi możecie stosować na posadzkach i na ścianach. Jeśli chodzi o tutaj pełne wytrzymałości, fuga off-white będzie fugą, która uzyska te pełne wytrzymałości po 24 godzinach.
i pełne wytrzymałości. No, fuga mechanicznie, fuga nowa, również po 24 godzinach, ale odporność na plamy będzie dopiero po 21 dniach, więc ten czas w przypadku fugi pełnych właściwości fugi nowej będzie on dopiero po kilkunastu dniach. Tutaj do nakładania spoiny będziemy nakładać i rozprowadzać pacą taką do fugowania tradycyjną. Taka drobna uwaga, pace, które tutaj udało nam się znaleźć, to są takie pace, które mają wymienne gumy. I takie gumy mamy w różnych kolorach. Każdy kolor to jest inna twardość tej gumy, inna sztywność. I tutaj w przypadku spoiny epoksydowej, cementowej, twardych spoin, to używamy tej sztywniejszej gumy. W przypadku, na przykład ta biała jest najbardziej giętka, ona może służyć Wam do mozaiki szklanej fugowania, do fugowania kamieni naturalnych, żeby nie podrapać. Taki produkt, który ma jedna rączka, trzy różne rodzaje, trzy typy gumy. Tak powoli zerkam na zegarek, mamy już prawie 5 minut. Jeśli chodzi o jedną i drugą fugę, możemy powoli... Spróbujemy, Marku, przemieszać jeszcze raz. Zobaczcie, w tej chwili jest, wydaje się, bardzo gęsta. Tutaj zwróćcie uwagę, że jest taka ochota, żeby dolać wody. Tutaj w tym momencie, jeśli ktoś nie jest pewien, ile wlał tej wody, może myśleć, że wlał jej za mało. My jesteśmy pewni, mieliśmy tą wodę dość dobrze odliczoną, więc jest ok. Natomiast u mnie konsystencja niewiele się zmieniła, ale w trakcie mieszania fuga jak gdyby jest, moim zdaniem, po drugim mieszaniu fuga off-white jest bardziej rzadka. Trochę rzadsza niż przy pierwszym. Aczkolwiek konsystencję swoją jak najbardziej zachowuje, dobrą do fugowania. Moja fuga była najpierw gęstsza, teraz jest rzadsza. No i dokładnie ten sam efekt jestem w stanie uzyskać tutaj, tak? Czyli mam gotowy produkt, widzicie, już się nie bryli, pięknie spływa. Jak to mówią, masełko. No i przystąpimy do aplikacji. Fugi mamy w tych samych kolorach, to są kolory 113. Nakładamy spoiny w obydwu przypadkach, nakłada się tak samo łatwo. Pamiętać trzeba, że przed przystąpieniem do fugowania spoiny powinny być czyste, suche, oczyszczone. Czasami zwrócić też trzeba uwagę, że te czasy schnięcia czy czas pozostawienia spoiny na powierzchni przed pierwszym myciem też może się troszeczkę różnić ze względu między innymi na po pierwsze na warunki, w jakich pracujecie, czyli czasami pracując na zewnątrz, jak jest przewiew na tarasie, to tutaj tą spoinę trzeba kontrolować i zdecydowanie szybciej ją zmyć. W przypadku, tak jak powiedzieliśmy, fugi off-white, ten czas jest dość krótki i po 30 minutach na tarasie już praktycznie ta fuga będzie twarda, będzie związana i nie będzie możliwości jej wyprofilowania. Natomiast jeśli chodzi o fugę o normalnym czasie wiązania, jaką jest fuga nowa, ten czas będzie zdecydowanie dłuższy. Więc jeśli ktoś chce pracować w warunkach takich narażonych na szybkie wysychanie, no to powinien stosować raczej fugę o normalnym czasie wiązania, a nie fugę szybkosprawną. Andrzej, Marku, ja gotowy. Jest nałożone. Tak. Czy myjemy spoinę cementową? Myjemy wodą, gąbką. Pierwsze mycie wilgotną gąbką, pozostawiamy spoinę do związania. Moja zwiąże troszeczkę szybciej niż Tomka, aczkolwiek i jedną i drugą spoinę możemy myć już od 10 minut. Także mamy troszeczkę do poopowiadania. No to jest mega ważne, to co Marek powiedziałeś przed chwilą, że myjemy wilgotną gąbką, nie wodą po prostu, że lejemy, tak? No bo wymywamy sobie w tym momencie ten pigment, który jest jeszcze tak niezwiązanej fudze. Mogą wtedy wystąpić przebarwienia, przejaśnienia. Natomiast fugę
tutaj troszeczkę odejdę na temat do fugi epoksydowej. Taka różnica między fugami cementowymi a epoksydowymi, że epoksydowe myjecie od razu i dużą ilością wody. Natomiast fugę cementową myjemy patrząc na jej proces schnięcia i w tym i kontrolując ten proces schnięcia myjemy wilgotną gąbką, nie mokrą gąbką. Tutaj mamy ze sobą też takie gąbki. Niektórzy gąbki używają takich gąbek, które są z nacięciami. Jedną mamy z nacięciami, drugą bez nacięć. To akurat możemy się zamienić, jeśli chcesz, bo to łatwo się to wypina, zapina. Więc zwykłymi gąbkami będziemy sobie tutaj zmywali tą fugę. Obie spoiny występują w opakowaniach 2 i 5 kg, z tym, że w fudze off-white nie wszystkie kolory występują w 5 kg opakowaniach. One występują w tych bardziej popularnych kolorach. Są opakowania 5 i 2 kg, natomiast jeśli chodzi o fugę nową, wszystkie kolory są w dwójkach i w piątkach. Taka tutaj też różnica. No i jeszcze raz powtórzymy, 33 kolory mamy w fudze nowej i 20 kolorów w fudze off-white. Także tutaj, no u mnie już się zaczęło zrobić szorstko. No, czy na płytce zawsze na mamy. Na płytce. Niektórzy ciepło. Już chcą, myślą, że fuga wysycha i będzie problem ze zmyciem. Nie ma się co tutaj przejmować, minęło raptem kilka minut. Ta fuga jeszcze nie jest tutaj związana. O. Między płytkami. Też trzeba zwrócić uwagę, że im większa spoina, tym większy czas oczekiwania, ponieważ tego materiału między płytkami mamy więcej i trzeba troszeczkę dłużej poczekać, żeby ta fuga wstępnie związała. Jeśli chodzi, a mamy małą spoinę, taką 1 mm, 1,5 mm, materiału jest mało, to jeszcze do tego, jeśli się nałoży nam chłonność płytki, czy też chłonność podłoża, to tego czasu mamy troszeczkę mniej, wtedy warto rozpocząć mycie trochę wcześniej. Tutaj cały czas trzeba po prostu kontrolować, jaki jest stan płytki. Ta płytka jest to płytka ścienna, więc raczej ten czas będzie krótszy. W pomieszczeniu mamy 22 stopnie, więc też troszeczkę mniej. Więc zamiast 10 minut możemy poczekać troszeczkę krócej. Nie musimy pełnego czasu czekać. Przygotujemy sobie wodę do zmywania. W dwóch takich samych kuwetach. Jedna i druga fuga nadaje się też do mozaik, do fugowania mozaik, do fugowania płytek gresowych, nasiąkliwych, nienasiąkliwych, wszelkiego rodzaju zastosowania. Tak jak powiedziałem, fuga elastyczna klasy CG2. Bardzo, bardzo wdzięczny materiał. Widzieliście, łatwo się nakłada, łatwo się aplikuje, łatwo się mieszają obie fugi i to wymieszane też ręcznie. Nie ma konieczności mieszania mechanicznego albo jakiegoś innego. Zdecydowanie tak, także co, działamy już dalej? Powolutku, myślisz? Ja zobaczę jak to, no u mnie już jest tak, że można zwrócić uwagę, nie brudzi. Znaczy tutaj mamy, u Tomka jeszcze mamy, jest miękko. Jeszcze troszeczkę, ale mamy płytki miękkie, tak? Czyli na miękkim biskuicie i są chłonne. Także troszeczkę nam tutaj to ułatwi i przyspieszy na live'ie. Normalnie możemy spokojnie do tych 60 minut, wrócić 30 minut, sobie przedłużyć to tak. Po pierwsze. Tomek może sobie pozwolić na dłuższy czas, ja niestety muszę być bardziej, zwłaszcza w tych warunkach mniej korzystnych, muszę być bardziej czujny, żeby fuga nie zastygła. Jeśli ktoś by chciał zafugować fugą off-white taras, latem i chciałby rozrobić 5 kg opakowanie i sam będzie pracował, nie jest w stanie wyrobić tej piątki, musi to podzielić. W przypadku fugi nowej jest szansa, żeby jedna osoba rozrobiła 5 kg fugę. No tak, tylko też trzeba pamiętać, że nie robimy tego w pełnym słońcu, no nie, bo tak. Po prostu no jest to, spoiwem jest cement, tak? No jeżeli mamy wysoką, mega wysoką temperaturę, to po prostu spali się, a nie zwiąże. Gąbkę mamy odsączoną, zwilżoną tylko. Chodzi o to, żebyśmy zebrali materiał, który jest na płytce, żeby ten materiał na płytce nam nie przysekł. Zobaczcie, bardzo łatwo się zmywa. No myślę, że jeszcze. Tomek, jak u Ciebie? Jeszcze.
Tomka jeszcze chwila, zobaczcie, off-white możemy zmywać. Już tak pozostawiona fuga, nawet już na dłuższy okres czasu, te mazy, które u mnie wyszły, one już nie będą nam zagrażały. Nawet jeśli to nam troszeczkę przystygnie, w tym momencie już nie skamienieje, będzie można doczyścić. Także nie staramy się na siłę domyć tego od razu na gotowo, tak? Oczywiście jest kwestia za chwilę profilowania tej spoiny, czyli tej wody mamy w tym momencie bardzo mało. W trakcie profilowania będziemy starali się ją wygładzić, wyprowadzić menisk, tak żeby był estetyczny. Natomiast niekiedy błędem jest od razu przystąpienie do mycia dużą ilością wody i do profilowania tej spoiny przy pierwszym nakładaniu. Chwileczkę trzeba dać tej fudze odpocząć. I tu wrócę trochę do fugi epoksydowej. W przypadku fugi epoksydowej już możemy od razu, nie musimy na nic czekać. Fuga epoksydowa, jak to się mówi, odpycha tą wodę i ona nie powoduje nam później żadnych problemów z przejaśnieniami, rozjaśnieniami. Tomek umyna raz, a ja teraz już zbiorę nadmiar. Zobaczcie. W zagłębieniach coś weszło. No rzeczywiście, troszeczkę się więcej wchłonęło tutaj w te nacięcia. Nacięcia ułatwiają wkładanie wody. Zobaczcie, jak popróbuję u Tomka. Ale poczekaj chwilkę swoją gąbką, to u Ciebie. Zrobimy test gąbki. Jak mamy chwilkę. No. Czy któraś zbierze lepiej? O. Tomek ma lepszą wprawę. Większych różnic nie ma, ale gdyby ktoś chciał, to ma taką możliwość skorzystania. Oczywiście, bo mnie pewnie poprawisz. No tak troszeczkę, musimy trochę wyprofilować bardziej. Tak. Profilujemy delikatnie wzdłuż spoiny, likwidując jakiekolwiek możliwości zadziorów. Cały czas kontrolujemy tą ilość wody, żeby ta woda nie stała na płytkach. Wodę należy wymieniać. Ostatnie mycie w przypadku fugi off-white to najpóźniej po 3 godzinach. Bo to ona już po tych 3 godzinach w każdych praktycznie warunkach będzie związana. W przypadku fugi nowej ten czas jest dłuższy, można po 4-5 godzinach jeszcze ostatecznie umyć. U mnie to już po 3 godzinach będzie po wszystkim skończona praca. Pamiętajcie też o wymianie wody. My tutaj mamy niewielkie powierzchnie i robimy to jedną ilością wody. Natomiast jeśli macie większe powierzchnie, pamiętać trzeba o zmianie tej wody, którą używacie do mycia. To co wcześniej mówiliśmy, jeśli macie też płytki bardzo chłonne, ścienne, kiedyś takie się zdarzały, pamiętam taka nazwa kolekcji Azteka. Płytki były bardzo chłonne, bardzo szybko odciągały wodę ze spoiny. Spoina wtedy nie miała swoich naturalnych warunków do stwardnienia, do wyschnięcia. Przez to później się sypała, pękała. Rozwiązaniem też jest to, żeby przed przystąpieniem pracek zmyć płytki wilgotną gąbką, tak żeby trochę tej wilgoci w rantach tych płytek troszeczkę pozostało. I to wtedy wpływa na takie ustabilizowanie wchłaniania wody z produktów. Wszystkie produkty cementowe, tak samo klej, przed klejem również gruntujemy, czy jeśli nakładacie hydroizolację na tarasie, to wcześniej łączycie wodą. Nie mogą być, produkty cementowe nie mogą pracować na powierzchniach zbyt przesuszonych, w warunkach nasłonecznionych, to wszystko musi być w takich dość stabilnych momentach robione. Coś tu jeszcze możemy dodać do tej spoiny? Co jeszcze możemy dodać. Zobaczcie, zostawiłem celowo taki minimalny nalot tutaj,
Tak, no bo wiadomo, nikt nie pracuje na takim panelu jak ja w tej chwili, czy Marek. Tak, zawsze mamy jakieś te powierzchnie większe i zawsze może się zdarzyć, że takie to niedomycie na płytce zostaje. Oczywiście z tą płytką się nic nie stanie, to niedomycie wyschnie, tak, ale... Będzie można na sucho je zetrzeć. I wtedy, o właśnie, o tym chcę powiedzieć, że my ścieramy to na sucho, nie bierzemy na drugi dzień, czy tam za dwa dni, jak zauważyliśmy, że to zostało, nie bierzemy gąbki mokrej i nie wcieramy tego kurzu po prostu w spoiny. Tak. Tak? Odkurzyć na sucho, przemyć wtedy, zostawić. Tak samo pamiętajcie też o tym, że proces fugowania zostawiam na sam już i koniec. Już po zrobieniu wszelkich innych prac w pomieszczeniu, tak żeby nie kurzyć w późniejszym czasie, bo fuga cementowa jest fugą chłonną i ona chłonąc brud, chłonąc wodę, wchłania też brud i w pierwszym momencie, kiedy jest pierwsze mycie pomieszczenia, a po fugowaniu jeszcze było gładziowanie, szlifowanie, jakieś inne prace prowadzone i w tym momencie wycieranie tych płytek na mokro powoduje to, co powiedział Tomek, czyli wchłanianie tego pyłu w strukturę płytki i rzeczywiście ta fuga powierzchniowa jest zabrudzona i przy ciemnych kolorach to doskonale widać, że jest zmieniony kolor, jest fuga zwyczajnie jaśniejsza. Bardzo często wtedy zwykłe mycie spoiny z jakimś kwasowym środkiem, z delikatnym kwasem, nawet z octem powoduje to, że spoinie przywraca się oryginalny kolor. Także to, na to należy zwrócić uwagę, że fugujemy już na sam koniec. Wcześniej, jeśli ktoś pofuguje, musi tą powierzchnię zabezpieczyć. Jeśli jest konieczność jakichś przeróbek, wiercenia czy tam jakiegoś montażu, to wtedy trzeba te fugi bardzo dobrze zabezpieczyć, a jak już jest ten pył na płytkach, to co powiedział Tomek, najlepiej go odkurzyć, na przykład odkurzaczem, zebrać na sucho, a nie rozmydlać tej gładzi, rozmydlać z wodą i wprowadzać w spoinę. To tyle, co chcieliśmy Wam powiedzieć. Wydaje nam się, że już czas, który tutaj wykorzystaliśmy, jest wykorzystany. Możemy jeszcze podpowiedzieć, że jak na wszystkich naszych produktach, również na fudze jednej i drugiej, są punkty do wycinania w programie lojalnościowym. Punktów na fudze w opakowaniu 2 kg mamy 4, na piątce mamy 6. Zachęcamy do zbierania, wycinania i realizowania nagród. Dodatkowo, jeszcze tak wracając, że na naszych opakowaniach również jest taka informacja, że nasz produkt jest produktem wyprodukowanym w Polsce. Firma jest w 100% z polskiego kapitału, więc warto też czasami o tym pamiętać, wybierając produkty na co dzień do użytku. Co, dziękujemy wszystkim za uwagę. Oczywiście zachęcamy do pozostawienia komentarzy. YouTube, Facebook. Tak, na naszym kanale możecie zobaczyć nasze poprzednie wejścia Facebooka live, także zachęcamy. Pozdrawiamy wszystkich, prace wykończeniowe i członków Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy. Do zobaczenia następnym razem. Ale Jacka nie pozdrowiliśmy, on zawsze nas pozdrawia. Cześć Jacek.